będzie troszkę łatwiej, bo przecież jednego zawodnika właśnie w obronie zabrakło. Zagranie do obrotowego, 2-0 dla Piotrkowianina. Pierwsza bramka Adama Pacześnego. Sobut. Tym razem nie było faulu, zagranie do skrzydła, Tomasz Mróz. 3-1 dla Piotrkowianina. Kontratak, Tomasz Mróz i nie ma szans w takiej sytuacji. Paweł Kiepulski. Surosz, Sobut. Nastaj, szukają miejsca do rzutu i zdążył, i trafił Nastaj przy dalszym słupku bramki. Mateusz Wróbel jest jednym z tych zawodników, którzy mogą sobie pozwolić na tego typu akcje w ataku. I kolejna kontra gospodarzy i znów to wszystko zagrali koncertowo. Nastaj, Sobut, Mróz, piłka w siatce, 8-7. Troszkę odmienić ten atak pozycyjny Piotrkowianina. Zawodnik mający dwa wykorzystane rzuty na 5 prób w tym sezonie. Mróz imponuje dzisiaj zagraniami technicznymi. To jest profesor skrzydła. I jest Mróz, który przed momentem oddał piłkę. Iskra, będzie sytuacja wyczyszczona. Jest pierwsze trafienie Sebastiana Iskry. Adamczyk znalazł, mimo iż tam był blok któregoś z szczypiornistów. Prosta Nie strata. Podejmować takiego ryzyka. Zgubił piłkę Grzegorz Sobut. Pusta bramka, jest trafienie kapitana Wybrzeża. Na razie 18 rzutów celnych po stronie gospodarzy, 18 po stronie gości. Kolejna świetna interwencja Artura Chmielińskiego i gol bramkarza gospodarzy. W drugiej części prezentuje się naprawdę coraz lepiej, a szczególnie ta ruchliwa Papaj. Defensywa. Papaj! I zobaczymy, na ile to utrudni. Gądek wreszcie do skrzydła Wybrzeże. A na pewno niewiele zrobił w tej sytuacji. Janikowski do skrzydła. Gądek. Janikowski! Piłka w bramce. 22-15. A wydawałoby się, że w takiej sytuacji będzie zatrzymana cała akcja. W żółtych koszulkach w bloku i nabiegający rozgrywający. Iskra, ależ trafił! Samo okno bramki. No lepiej nie można. Brawo panie Sebastianie. Uciekł jeszcze jakby od goniącego go Grześka Salacza. Adamczyk. Wróbel! Ma dzisiaj szeroki repertuar rzutów. Duński trener protestuje. Gdzie jest sygnalizacja gry pasywnej? Wstrzymali to arbitrza. Nastaj. Kamil Adamczyk, Iskra, ale z górę, broni Chmieliński. Sytuacji. Bednarek, Papaj, jeszcze finezyjnie, do skrzydła. Gądek po raz trzeci, też skończy ze skutecznością 100%. 29-23. Uniesione ręce szczepiornistów Torus Wybrzeża Gdańsk. Dziękują oklaskami publiczności w hali AWFIS. Punkty zostają w Gdańsku. W trzeciej kolejce, a zespół Bartosza Jureckiego cały czas bez oczka, bez punktów w sezonie 2019-2020.